Życie oparte na plazmie, a więc czwartym stanie materii, jest co najmniej trudne do wyobrażenia. Wbrew pozorom nie oznacza to jednak, że jest ono nieprawdopodobne. Jeszcze w 2003 roku fizykom udało się stworzyć grudki plazmy zdolne do wzrostu, namnażania i komunikowania, które spełniają większość tradycyjnych wymagań dla komórek biologicznych. Ponieważ nie zawierają one materiału genetycznego, definicja nie pozwala, aby nazywać je żywymi. Jednak naukowcy uważają, że te dziwne sfery mogą zaoferować radykalnie inne wyjaśnienie tego, jak rozpoczęło się życie. Większość biologów uważa, że żywe komórki powstały w wyniku złożonej i długiej ewolucji chemikaliów, która trwała miliony lat, zaczynając od prostych molekuł, poprzez aminokwasy, prymitywne białka, aż do uformowania zorganizowanych struktur. Jednak jeśli Mircea Sandulowicz i jego koledzy z Uniwersytetu Cuza w Rumunii mają rację, ta teoria może wymagać pewnych rewizji. Twierdzą oni, że samoorganizacja podobna do komórki może nastąpić w ciągu kilku mikrosekund. Naukowcy zbadali warunki środowiskowe podobne do tych, które istniały na Ziemi przed świtem życia, kiedy planetę ogarnęły burze elektryczne, które powodowały powstawanie plazmy w atmosferze. Umieszczono dwie elektrody w komorze zawierającej niskotemperaturową plazmę argonu, a więc gazu, w którym to niektóre atomy rozdzielają się na elektrony i naładowane jony. Zaaplikowali na elektrody wysokie napięcie, w wyniku czego poprzez szczelinę między nimi błysnął łuk energii. Również i na nich ukazały się tajemnicze kule. Naukowcy odkryli, że potrafią się one replikować, dzieląc na dwie części, a w odpowiednich warunkach zwiększały swoje rozmiary, pochłaniając neutralne atomy argonu i dzieląc je na jony i elektrony w celu uzupełnienia swoich warstw granicznych. Były one nawet w stanie przekazywać informacje, emitując energię elektromagnetyczną i powodując wibracje atomów wewnątrz innych sfer z określoną częstotliwością. Zdaniem badaczy, mogą to być pierwsze gazowe komórki na Ziemi, które mogły istnieć miliony lat przed pierwszymi prymitywnymi organizmami. Pojawienie się takich sfer prawdopodobnie jest warunkiem wstępnym ewolucji biochemicznej. Ta kwestia musi być oczywiście naukowo dowiedziona. Stawia ona jednak przed nami bardzo interesujące pytanie, ponieważ jeśli takie formy życia w plazmie mogą powstać naturalnie, to kto wie, czy bardziej skomplikowane egzemplarze takich istot nie żyją na gwiazdach, w tym również na naszym Słońcu lub też w magnetosferach planet. Kto wie, być może słynne pioruny kuliste to po prostu kolejna emanacja plazmoidów. Zapraszam Was do wyrażenia opinii na ten temat poniżej w sekcji komentarzy.